Cześć, witam w kolejnej odsłonie telewizji Asbiro. Ze mną... Cześć, Kasia. Hej, hej. Kasia zajmuje się marką Delicante. Tak. Kasia, powiedz nam, co to za firma, co robicie? Zajmujemy się sprzedażą biżuterii grawerowanej, biżuterii ze stali szlachetnej. Głównie prowadzimy sprzedaż sezonową nad morzem oraz sklep internetowy. Biżuteria, na której możemy sobie coś wygrawerować, własną sentencję, datę, to tylko sobie klient wymyśli. Czyli to jest biżuteria ze stali, ale nie ze srebra. Nie. Co to jest za stal szlachetna? Stal szlachetna 316L. 316L, mówi to. Jest to chyba stal nierdzewna, tak? Tak, stal nierdzewna. Charakteryzuje się dużo lepszymi właściwościami niż srebro. Czyli chcesz powiedzieć, że biżuteria ze stali szlachetnej jest lepsza niż biżuteria ze srebra? Tak, jest lepsza, ponieważ no, wiele osób, że tak powiem, to nie jest zbyt popularny materiał, jeżeli chodzi o biżuterię jeszcze w Polsce. Na świecie to już zauważam, że dużo bardziej zaczyna być popularne. W Polsce jeszcze do tego tak jakby dochodzimy i jest lepsza, ponieważ raz, że się nie rysuje, jest twardsza niż srebro, nie rysuje się, nie uczula. Czy uczula bardzo rzadko, rzadziej niż srebro. Są osoby, które są uczulone, ale to jest bardzo mały odsetek. I jest dużo bardziej odporna na zarysowania właśnie przez to, że jest twardsza. Okej, czyli... Nie trzeba też jej czyścić. Po prostu tak jak ją położymy na półeczce, ona może sobie leżeć latami i nic się z nią nie dzieje. Srebro będzie nam jakoś tam zawsze czerniało, musimy odpowiednio je pielęgnować, a ze stalą nie musimy robić nic. A jak to wygląda kosztowo biżuteria ze stali szlachetnej, a ze srebra? Biżuteria ze stali jest dużo tańsza. Jest tańsza, jest po prostu jest tańsza. Jest dużo tańsza i lepsza, tak? Jest tańsza i lepsza, tak. Okay. Dziwne, ale tak jest. Mówisz, że to jest bardzo niepopularne obecnie w Polsce, czyli tak jak gdyby rozwijasz ten trend? Czy bardzo niepopularne. Jest mniej popularne na pewno od srebra. Staramy się rozwijać ten trend. Planujemy gdzieś tam w przyszłości zrobić jakąś kampanię a propos właśnie wyższości stali nad srebrem. Czekamy aż, żeby troszkę bardziej tą markę wypromować, żeby nie zrobić komuś roboty. Okej. Jak Cię nasi widzowie mogą znaleźć, jeżeli chcieliby teraz zakupić sobie na stronie www.delicante.pl. Delicante przez C. www.delicante.pl i tam możecie zobaczyć sobie biżuterię, którą sprzedaje Katarzyna. Rozumiem, że tam jest sklep, możemy wszystko też od razu zamówić, wybrać własny grawerunek, wybrać sobie jakieś tam kolory sznurków i tak dalej, pod siebie tą biżuterię sobie dostosować. Jeszcze mamy 9 minut rozmowy z Kasią, także jeżeli komuś uda się w tym czasie zakupić jakiś produkt do Delicante, koniecznie dajcie znać w komentarzu, że wtedy Kasia na pewno dorzuci jakiegoś gratisa jeszcze. Tak. Dobrze, w ogóle Kasia, skąd pomysł na tego typu biznes? Bo dawno i dosyć długa historia. Zaczęło się właściwie od mojej babci, która gdzieś tam nadal należy do koła rękodzielniczego przy Wołeckim Centrum Kultury, bo jestem z Wałcza, która gdzieś kiedyś podrzuciła nam pomysł, mi i mojemu chłopakowi, Bartkowi, żebyśmy zajęli się produkcją biżuterii, rękodzielnictwem. Bardziej chodziło wtedy o biżuterię składaną z koralików, kupowaliśmy to na Allegro, za grosze składaliśmy sami ręcznie i sprzedawaliśmy najpierw na Allegro, a później gdzieś tam babcia zaczęła to zabierać ze sobą na festyny, na które jeździła z kołem i nagle gdzieś tam dzwoni do mnie, akurat festyn był w Wałczu, dzwoni i mówi: przychodź, bo ja nie zdążam tego sprzedawać. No i to się zaczęło bardzo fajnie sprzedawać i po prostu gdzieś zaczęliśmy iść, najpierw robiliśmy to sami, wyglądało to tak, że już sami później jeździliśmy sobie gdzieś tam na te festyny, sprzedawaliśmy, później z takim typowym przypadkiem znaleźliśmy się nad wybrzeżem polskim i już ruszyło. Siedzieliśmy po prostu, nasze studia wyglądały tak, że siedzieliśmy w małym pokoju w najmowanym mieszkaniu i dziergaliśmy koraliki, zamiast imprezować tak jak wszyscy. Także to była zima, dzierganie, latem sprzedaż i tak to wyglądało dopóki gdzieś tam nie zaczęliśmy tej produkcji przenosić do Chin powoli i no i tak to się rozwinęło, że coraz więcej. Zaraz spytam o ten temat produkcji w Chinach. Tak. A jeżeli jest ktoś z Wałcza, dajcie znać w komentarzu, że jesteście, jeżeli znacie pracę, a jeżeli w ogóle już wcześniej kupowaliście w Delicante, podzielcie się też opinią. No właśnie, Kasia, bo wiem, że w tej chwili już ta produkcja wasza jest przeniesiona do Chin i tak naprawdę stamtąd dużo teraz sprowadzacie. Wiem, że też wiele firm chciałoby zacząć sprowadzać towar z Chin, no to nie jest to też takie proste. Co mogłabyś podpowiedzieć naszym widzom a propos tego, jak zacząć w ogóle ściągać towar z Chin, jak rozmawiać z Chinami, jak to dobrze zrobić? Przede wszystkim jak zacząć? Przede wszystkim Alibaba, tutaj nie będę jakaś oryginalna, każdy, kto gdzieś tam zaczyna od Alibaby i jak najbardziej nigdy się nie zawiodłam, nie przyjechałam na dostawcach z tego portalu i przede wszystkim pamiętać, że tam po drugiej stronie zawsze też siedzi człowiek. Tak. Gdzieś dopiero ostatnio do mnie doszła ta refleksja. Nie było, od początku nie wychodziłam z tą myślą, że tam też siedzi człowiek, który przeważnie jest, on to nie jest właściciel wielkiej fabryki, tylko to jest tak zwany trader, który, on jest pośrednikiem między nami, a między tą wielką fabryką. I to, jaki my mamy z nim kontakt, czy my się go zapytamy na przykład, co u niego, jak tam minął mu dzień, pochwalimy go za coś, że coś dobrze zrobił, to bardzo, bardzo wpływa później na to, na relacje i na to, jak on dba o te nasze zamówienie, bo nieraz jest tak, że ja bardzo dużo takich błędów popełniałam na początku przez ten czas, bo to już jest teraz chyba 10. rok tego handlu, że gdzieś tam mi się wydawało, że coś jest dla mnie oczywiste, załóżmy, że ten kolor ma być taki, jak ostatnio, załóżmy, zamawiałam, a już dla tego partnera biznesowego to nie było takie oczywiste, chociaż no... powinien teoretycznie się domyśleć. No i wszystko trzeba było im przypominać, każdy punkt po punkcie po prostu sprawdzać, a jeżeli wchodzimy na taki stopień bardziej, partnerski, kontaktu z tym dostawcą, to on dla nas dba o te nasze zamówienie. I to się bardzo przekłada później na jakość tej współpracy, że nieraz my czegoś nie wyłapiemy, a on do mnie napisze na przykład, no... Zobacz, czy to na pewno miał być taki kolor. Ja mówię, o, faktycznie, coś wyszło nie tak. I dzięki temu unikamy bardzo dużych strat. I warto dbać właśnie o takie... Pamiętać, że to jest też człowiek. Ale co, zaczęliście kupować na Alibabie, tak? To znaczy, na AliExpressie. Tak, na jakichś takich portalach, które bardziej były typowo branżowe, jeżeli chodzi o biżuterię. Teraz dużo mam, teraz głównie... Jeżeli szukam jakichś dostawców, to na Alibabie, chociaż teraz szukam swoich takich sprawdzonych kilku i tego się trzymam, także... Okej, jak często zamawiacie towar z Chin? Oj, to zależy, bo to zależy. Czasem domawiamy sobie jakieś mniejsze partie transportem lotniczym, a tym transportem morskim to jest jedna dostawa do roku, bo cały proces kompletowania zamówienia trwa. Ja zaczynam zamawiać towar w lipcu, mam go dopiero na przykład w kwietniu. Także to jest bardzo długi proces, także to tak wygląda. Dobrze, czyli tak jak powiedziała Kasia, zacznijcie wyszukiwać swoje produkty właśnie na tych giełdach, tak? Chińskich, AliExpress, Alibaba, a jak zaczniecie rozmawiać już z waszym dostawcą, pamiętajcie o tym, że to jest jednak osoba po drugiej stronie. Też sprawdzać jakość tego kontaktu z tym dostawcą. Ja już teraz nieraz nie patrzę na cenę, wolę nawiązać współpracę z tym dostawcą. Ja zawsze robię tak, zadaję kilka pytań, nawet 10, jak najwięcej, zadać mu kilka bardzo konkretnych pytań i zobaczyć, czy on na wszystkie nam po kolei odpowie. Czy na przykład gdzieś tam jakieś pominie, albo odpowie nie tak jak trzeba i już wtedy widać, można sobie sprawdzić, jak on jest dokładny, jak on będzie tego pilnował. I to jest bardzo istotne, bo już gdzieś mi się nieraz zdarzało, że po prostu nawiązywałam współpracę z dostawcą droższym, ale z takim, którym po prostu był lepszy kontakt. Bo czasem oni, nie wszyscy jeszcze ci chińscy dostawcy nawet dobrze znają angielski. Nieraz jest tak, że może być ciężko się gdzieś tam dogadać, powstają różne błędy, nieścisłości i to jest bardzo ważna rzecz. Za ten kontakt warto zapłacić. Czyli nie cena, a jednak jakość obsługi klienta. Tak, tutaj raczej tutaj na to bym bardzo zwracała uwagę. No zaczynając współpracę. Jak tanio zamówisz, jak nie dostaniesz towaru, albo dostaniesz go... Za pierwszym razem dostaniemy dobry towar, za drugim razem może być już trochę gorszy. Coś innego. Tak. Okej, co byś poleciła osobom, które chciałyby zacząć podobny biznes w sprzedaży, może niekoniecznie w biżuterii, ale właśnie w takiej drobnicowej sprzedaży? To co powiedziałam właśnie, kontakt na pewno, wyszukiwanie tych dostawców, po prostu znaleźć sobie jest tak, że na tych portalach jakiś przedmiot nas interesuje i oferuje go bardzo wielu dostawców. Warto sobie do nich wszystkich przygotować maila, wysłać do wszystkich po kolei. Sprawdzić wszystkich, zobaczyć kto jak odpisze, jak szybko, jak dokładnie i po prostu też, no wiadomo, cenę też trzeba sprawdzić, warto się targować, sobie gdzieś tam próbować tą cenę, jeżeli ktoś dał tyle, napisać po prostu, mam od innego dostawcy taką i taką cenę. Aha, czy jest jeszcze posprawdzać, tak, targować się trzeba i to bardzo. Jest tak. Okej, powiedz mi, jak radzicie sobie w ogóle z wysyłką, bo domyślam się, że tych paczek dziennie wychodzi 10? Jeżeli chodzi o sprzedaż internetową. Tak. Kilkadziesiąt dochodzi tam do kilkuset może nie, 100 z hakiem. Set, powiedzmy przy okazjach jakichś dochodzi. Spakowanie dziennie 100 paczek. To nie jest teraz problem jakiś duży, szczerze mówiąc, to już jest odpowiednio. Jak to macie rozwiązane logistycznie, bo to jest dość chyba trudny temat. Nie, tutaj masz, myślę, że odpowiednia ilość osób i... Procedury, procesy, tak? Szczerze mówiąc, tutaj akurat jeżeli chodzi o te procedury i procesy, jesteśmy przed rozpisywaniem wszystkich procedur i procesów, bo jeżeli chodzi o sprzedaż internetową, dopiero ten sklep tak naprawdę teraz doprowadzamy do takiego stanu, jak chcemy, żeby on wyglądał, bo był prowadzony na tam standardowej platformie. I nie wygląda to na razie zbyt imponująco. Jesteśmy w trakcie, myślę, że w ciągu pół roku przejdziemy na nową już taką porządną platformę sprzedażową i to będzie wyglądało całkiem inaczej, bo w tej chwili, no i wtedy dopiero gdzieś tam te procedury, procesy, to wszystko będziemy wprowadzać i się na tym skupiać. Okej. Słuchajcie, jeżeli chcecie sprawdzić produkty Kasi, zapraszam na delicante.pl, Delicante pisane przez C, Delicante. Jeszcze raz, biżuteria z stali jakościowej, tak? Tak, szlachetnej. Stali szlachetnej, przepraszam. Bardzo. Szlachetna, jakościowa. A jakościowa, dobre porównanie. No, serdecznie zapraszam. Za chwilkę zaczynamy panel o trendach marketingu w 2019. Dołączę jeszcze raz ponownie Michał Skławski i Piotr Król, którego już tutaj gdzieś tam z tyłu widzę na backstage'u. Dobrze, Kasiu, dziękuję Ci bardzo za wywiad. Mam dla Ciebie piwko w podziękowaniu za to, że udzieliłaś nam wywiadu. Procentowe. Dziękuję Ci bardzo.